A więc widzę, po 2 tygodniach mamy w końcu nową aktualizację. W dzisiejszym odcinku przedstawię wam wszystkie nowe zmiany. Między innymi będą to nowe przedmioty, nowe skiny oraz wiele, wiele więcej. Subskrybujcie kanał, żeby być na bieżąco. Koniecznie po prostu walnijcie łapkę w górę. I oczywiście pamiętajcie o naszym kodzie Evela w sklepie. A no i właśnie, oglądajcie do samego końca. Więc widzowie, my już jesteśmy w grze i słuchajcie, jak możecie zobaczyć, mamy tutaj zdolność mocy, mamy masę rzeczy w grze, ponieważ mamy nowe moce, którymi możemy rzucać, możemy przyciągać, że no, naprawdę jest mega dużo fajnych rzeczy. No i słuchajcie, zacznijmy od tego, że jesteśmy teraz w lobby i jak możecie zobaczyć, stoimy aktualnie w kosmosie, tak to wygląda? Mamy tutaj Battle Pass, ale widzowie, zanim do tego przejdziemy, wejdźmy sobie do sklepu, bo pasuje coś rozdać. I jak możecie zobaczyć, mamy nowe pakiety skinów i dzisiaj wy wybieracie sobie pakiet 1 albo pakiet 2 i piszecie w komentarzu, dlaczego to właśnie mam ciebie wybrać. Ja będę czytał komentarz, wybiorę jedną osobę i żeby wygrać taki pakiet, widzowie, no to oczywiście musicie zostawić łapkę, musicie zasubskrybować kanał. I oczywiście sprawdźcie, czy nie wygasł wam kod Evela w sklepie. Z góry wam bardzo dziękuję, także to są zasady. Zgłaszajcie się tam na dole. No i słuchajcie, zobaczmy na te skinki, ponieważ mamy tutaj Anakin Skywalker. Chyba dobrze to czytam, mam przynajmniej taką nadzieję. Słuchajcie, tak to wygląda, mamy tutaj jakąś kostkę na plecach. Mamy jakiś tutaj, no... ogółem te killoffy są beznadziejne, nie wiem jak wam się podobają. Ale no, słuchajcie, zobaczmy na inne rzeczy. Tu jest ten robocik, ty, ale tego robota to ja najbardziej lubię, bo on jest taki... Najbardziej się kojarzy ze Star Warsami, ja... No nie oglądałem, więc przepraszam was, no ale tutaj być może będę się mylił i tak dalej. Słuchajcie, mamy tutaj kolejną rzecz, mamy tutaj dokładnie coś takiego. Kosztuje to 2100, nie wiem czy to już kiedyś było. Wygląda na to, że... Ej, chyba to kiedyś było, nie wiem widzowie, napiszcie mi w komentarzu. Tutaj mamy jeszcze taką babeczkę. Ona chyba była kiedyś w takim płaszczu, tak ona wygląda. Tutaj mamy do niej plecak oczywiście, kill off, ale to nie jest wszystko, ponieważ mamy tego battle passa. I być może tam są darmowe rzeczy, ale zaraz zobaczymy. To jest mega, mega ciekawe, mega długie. I słuchajcie, no jeszcze coś, możecie pakiet trzeci nawet wybrać. Ej, 800 tylko. Ej, tylko 800, co jest za dwa skin? No, w sumie jeden skin, ale dwa... Jak oni to zrobili? Tu powinien być styl. Halo, chyba że oni się jakoś różnią. Dajcie mi znaka w komentarzu. Także wybierajcie sobie, co chcecie wygrać. Mamy jeszcze tutaj taką skórkę na broń, ale kto kupuje skórki na broń? No, wydaje mi się, że mało osób. Więc piszcie tam na dole, co byście chcieli zgarnąć. Zobaczmy, czy tutaj jeszcze czegoś nie ma. Wygląda na to, że nie, więc wróćmy sobie dokładnie w to miejsce. I słuchajcie, mamy... Zobaczcie na to. Mamy najlepszy Battle Pass w Fortnite od... No, 2 lat. Wiecie, o co mi chodzi? Chodzi mi dokładnie o te kafelki, które były w pierwszym chapterze. W pierwszym chapterze mieliśmy bardzo podobną rzecz, ponieważ mieliśmy darmowy i płatny Battle Pass. I z tego, co widzę, to tutaj chyba jest darmowy. I dostaniemy... Ej! Czyli to wy... Ej, skin za darmo, ty! Taki skinek za darmo, ale do skinów zaraz przejdziemy. Tak wygląda... Ej, zobaczmy ten Battle Pass. Czyli to jest mini, widzowie, Battle Pass. Mamy tutaj level up. Mamy tutaj... zdjęcie w tle, napiszcie jak wam się podoba. No, no w porządku. Plecak, oczywiście, ej, czyli mamy darmowy Battle Pass, tak by to wyglądało. I mamy Battle Pass płatny, o, ej, to jest fajne. To jest mega fajne. Słuchajcie, napiszcie, czy będziecie kupować Battle Pass. Jeśli będziecie kupować, pamiętajcie o naszym kodzie Evela w sklepie, ponieważ ten jest płatny, z tego co wiem, i możemy go ścieżka nagród premium. Ej, 1000 wow dolców. Ty, to dużo czy mało? Napiszcie, czy to dużo czy mało. Zobaczmy, co mamy w tym Battle Passie, ponieważ mamy tutaj awans 0 poziomów, okej? Okay. Mamy tutaj graffiti, mamy tutaj żołnierz batalionu, tak wygląda. Mamy tutaj... Aha, czyli tego skina i tak dostajemy, czy jakiś tam inny skinek wpada. Levele, skórki do broni. I ile jest tych? Tu znowu chyba... Ej, tutaj tak jest... Ej, mega fajny ten kill-off. Dobra, mamy tutaj poziomy i finalnie mamy dostęp, czyli za 1000 V-dolców tak naprawdę kupujemy tego skina, nie? No bo tutaj te poszczególne pojedyncze rzeczy są fajne. One są chyba w sklepie, te dwa, tak mi się wydaje. Chociaż nie wiem, widzę, być może to się jakoś różni, ale naprawdę mega fajny, mega fajna tutaj sprawa jest z tym. Oczywiście mamy do tego zadania, ponieważ będziemy musieli expić, że tak powiem. A gdzie expić, widzowie? Gdzie expić? Gdzie wbijać expa? Oczywiście tu są jakieś zadania, nie wiadomo, czy tu chodzi o expa, ale inne zadania, gdzie wbijać. Oczywiście, widzowie, zanim jeszcze przejdziemy do nowych mitycznych broni,
przypominam wam o tym, że no, posiadam swoje gry i słuchajcie, na tych grach możecie grać, czyli Lucky Blocki, Lucky Block Warsy, Skywarsy, na Skywarsach będzie nowa broń dodana. No i słuchajcie, jesteśmy w gierce i zobaczmy, co się zmieniło, ponieważ jak wiecie, w ostatniej aktualizacji dostaliśmy tutaj te takie ślizgacze, które były na neonowym Tilted, w sensie chodzi mi dokładnie na Mega City. Nie wiem, dlaczego powiedziałem na to neonowe Tilted, ale dobra, słuchajcie, ogółem co się szykuje? Mamy pierwsze wiadomości o wulkanie, który ja już dawno z Kaspolem odkryłem. Odkryliśmy wulkan właśnie przy tym, właśnie przy tej lokacji i ogólnie wulkan być może pojawi się pod koniec sezonu. Na pewno ma pojawić się jakiś biom dżunglowy podczas tej jakby końcówki tego sezonu. Tak mi się wydaje, że po prostu ten, to się będzie jakoś powiększać w takie tropikalne, więc czy wulkan wybuchnie? Właśnie, i to jest też dobre pytanie, bo jeśli ta miejscówka po prostu będzie się zmieniać... No dobra, widzowie, od czego sobie zaczniemy? Chodźmy na razie w najważniejszą lokację, która została zmieniona, czyli nowa tutaj, nowa, jak to się nazywało, obupana odkrywka. Ja widzę w ogóle, ogólnie teraz bardzo mało gram w Fortnite'a i no tak to wygląda. Ja oczywiście, jak wiecie, budowałem mapy, bardzo dużo czasu poświęciłem na budowę map. No i słuchajcie, podczas gierki powinno pojawić się... Powinny się pojawić jakieś rzeczy związane właśnie ze Star Warsami. Mają się pojawiać jakieś takie, jakby to powiedzieć, portale. I dzięki temu, że te portale się pojawią, stamtąd będą wychodzili jacyś ziomkowie. I z tego co widzę, to chyba w końcu skała została... Chyba w końcu nie została naprawiona. Nie wiem, widzowie, napiszcie mi wy. Słuchajcie, z nowości, czyli ze zmian na mapie. Oczywiście ja na samym wstępie powiedziałem, że aktualizacja była 2 tygodnie temu, a była 3 tygodnie temu. Mi się już to wszystko, widzowie, pomieszało. I słuchajcie, najważniejsze co? No to mamy na tej lokacji właśnie ten taki ślizg. Czy to jest fajne? Wydaje mi się, że jest fajne, bo zawsze można tutaj popatrzeć sobie na całą lokację i wiecie, no po prostu, no jest to jakiś tam dodatek. I jakie mamy rzeczy? Podobno, z tego co wiem, będziemy sobie oczywiście tego wszystkiego szukać, z tego co wiem, wrócił, jak to się nazywało, Rift, to co spada, Junk Rift, właśnie, Junk Rift podobno wrócił. Dobrze by było sobie wejść tutaj jeszcze do, w ogóle, co tu się stało? Dzień dobry, tam chyba coś nie zagrało, zobaczmy, czy w ogóle, ej, właśnie, czy my mamy... Gdzie są te goście? One się dopiero pojawią, no nie? Więc teraz sobie oczywiście do tego nie wejdziemy, ale zobaczmy, czy powróciły jakieś broje, bo podobno coś popowracało. Dobrze by było sprawdzić i z biegiem czasu, przynajmniej tak mi się wydaje, być może... O, właśnie! Być może właśnie pojawią się te rzeczy i z tego, co widzę, pojawiły się 3 w tym samym miejscu. I teraz tak, widzowie, ja powiedziałem wam, że będzie konkursik dla was właśnie na te skiny, ale musicie coś dla mnie zrobić za to oczywiście. Napiszcie mity związane z tymi rzeczami, do których zaraz przejdziemy. Ja sobie tutaj oczywiście wezmę to leczenie, wezmę sobie wszystko i tak dalej. Także zabierzmy sobie to i zabierzmy sobie jeszcze... Czekajcie, gdzieś to dalej zostało. Ej, właśnie, czyli zobaczcie, mamy dalej rzeczy, które zostały w gierce. Tak to wygląda. Zobaczmy sobie jeszcze tutaj do środka. Dobra, rozwalmy sobie to. Pyk. I teraz przejdziemy sobie na te nowe rzeczy. Czy to się jakoś będzie ruszać po mapie? Czy tam się coś pojawia? Tego szczerze wam powiem, że nie wiem. Ale to są... Ej, pokazuje mi się Rift, no nie? Więc być może to jest w sumie... Ej, czy to jest to? Nie, to jest jakiś inny Rift. Ogółem mamy nowe perki. Ja, co ciekawe, nie odblokowałem jeszcze perków, które wyszły z początkiem tego sezonu. Nie wiem, jak to się dzieje, ale te perki nie powinny tak działać. Powinny one być cały czas dostępne. Zobaczmy, czy tutaj mamy coś nowego, ponieważ jak wiecie, co jakiś czas wchodzą nowe rzeczy i trochę tak to wygląda, jakby tego chyba jeszcze nie było, nie? Ej, ona... Aha, można ją wynająć. Takie łóżko tutaj. XD. Dobra, niech będzie. Tu wydaje mi się, że mamy nowe pęknięcie. Przejdźmy sobie po nowe przedmioty, ponieważ nowe przedmioty, jak wiecie, prawdopodobnie są potężne. I teraz tak, jak to... Dobra, czyli to jest boss. Podejdźmy do niego, czy on nas zaatakuje, bo to jest też dobre pytanie. Czy ty nas, gościu, zaatakujesz? To jest hologram Obi-Wan Kenobi. No i co? I co teraz? Czekajcie, czy ja go mam zaatakować? Obi-Wan Kenobi. Ty, gościu, co ja mam z tobą zrobić? Widzę... O! Dobra, niech moc będzie z tobą. Okej. Co jest, ty? Gdzie ja wszedłem? Aha! Ja wszedłem do tego portalu i wyszedłem. I on mi dał... miecz świetlny, ale sztos! Tylko gdzie są ci?
Widzowie, czyli to wygląda. W ogóle podobno jest double jump. Zobaczmy. O, to będzie dobre. To będzie dobre, widzowie. To będzie dobre. Tylko pytanie, gdzie te pozostałe są? A tu są, tylko one... Aha. Czyli dobrze by było sobie przypomnieć, jak one były ułożone. One jakoś tutaj by. Ale zobaczmy, jak to wygląda. Czyli tym normalnie atakujemy. Podobno jest double jump. Patrzcie się. Ale sztos, widzowie. Patrzcie się, mamy double jumpa w Fortnite. XD. XD, no i to jest potężne. Wow, tylko czy ja nie zginę? Ej, nie zginąłem. Widzowie, Skybase'a chyba robimy z tym, co? Z mieczem świetlnym, jak jest double jump. Czekajcie, czy to zadaje... Czy to zadaje obrażenia? Okej, uwaga, czy dostanę? Ej, nie dostałem. Przecież to będzie coś potężnego. Zobaczmy, co my tutaj mamy. Mamy atakuj, przytrzymaj blok, dobra? Okej, blok. Chodźcie, panie kapitanie, czekajcie. Dobra, jeszcze raz, czekajcie. Podczas pchnięcia mocą, czyli tutaj mamy pchnięcie. Ej, widzowie, piszcie mity do odcinka, bo to będzie... To naprawdę będzie potężne. Dobra, rzućmy jeszcze to, czekajcie. Aha. Czyli niektóre rzeczy... Nie wiem, jak to działa. Niektóre rzeczy można przesunąć, a tu jeszcze... A czekajcie, Obi-Wan... Co to jest w ogóle? Anakin Skywalker. Dobra, zaraz go zobaczymy. Czekajcie, obczajmy sobie to. Ej, czemu tego się nie da przepchnąć? Niektóre rzeczy da się przepchnąć. Double jump jest. Oczywiście tutaj bicie z tego też jest. Ej, mega sztos. Zobaczmy, jak to będzie wyglądać na... Ej, no przecież to jest zarąbiste, widzowie. Przecież to jest zarąbiste. Czekajcie. Jeszcze raz. Dobra, dawaj. Ej, no, teraz można komuś do boksa wejść bez problemu. Dobra, zobaczmy tutaj, jaki on będzie miał miecz, bo tutaj, zobaczcie, jak sobie wejdziemy, tutaj tak damy. Broń, bla, 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 którzy wybrali jasną stronę mocy. Okej, okay. No to się dowiedzieliśmy. Zapytajmy się teraz jego, ale tu jest jakiś błąd, widzowie. Tu jest jakiś totalny błąd, dlatego że to raz... Chyba, że ja coś źle robię. Ja coś źle robię jakby. No, ty halo, no proszę tak nie robić. Dobra, pokażcie. F-kę, klikamy F-kę. Widzowie, nie wiem, co mam zrobić. Być może dlatego, że mam miecz, on nie chce mnie przyjąć do swoich. Dobra. Czekajcie, gdzie tutaj stanąć? Gdzie tutaj... Postójmy może chwilę. Ej, widzowie, oni są zepsuci. Tutaj jest coś zepsute. No, klikamy, klikamy, klikamy. Coś tutaj nie gra, albo... Czekajcie, no nie wiem. Może mam zatańczyć? Nie wiem, widzowie, co mam zrobić. Dobra, postrzelajmy do niego. Dobra, ej, wiecie co? Wrócimy tu za chwilę. Zobaczmy jeszcze tego jednego, bo tu był jeszcze jeden, tylko już nie pamiętam, gdzie on był. Czekajcie, gdzie... Jak to wyskoczyć? Czekajcie, czekajcie. Opa. I gdzie był ten jeszcze jeden? Bo ja z tego, co wiem, powinien być tu jeszcze jeden na tej mapce. Ej, gdzie ten ziomuś stał? Podejdźmy tutaj jeszcze raz. Siema, byku, no daj mi tutaj rzeczy, daj mi rzeczy. Czekajcie, a może jakbym po prostu stanął w bezruchu? Może o to chodzi? Widzowie, nie wiem, co jest grane, ale niektóre z tych rzeczy po prostu nie działają. Wygląda na to, że tamte postacie po prostu były zepsute, ale słuchajcie, zanim przejdziemy do drugiej postaci, która ma totalnie inne rzeczy, no to polecimy sobie jeszcze na wulkan, dlatego że tutaj podobno ma zacząć się właśnie zmieniać biom, o którym mówiłem wam wcześniej i sprawdzimy sobie, czy już się coś nie zaczęło, ponieważ z tego, co jest w plikach gry, właśnie w tym miejscu, gdzieś właśnie przy wulkanie, ma zmieniać się biom. O co dokładnie chodzi? O to dokładnie chodzi, że w kolejnym sezonie mamy dostać dżunglę, dokładnie tak, i to coś tutaj, no to widzowie, jest wulkan, w sensie jesteśmy teraz jakby w środku starego wulkanu i o tym, o czym to świadczy, w sensie, co świadczy o tym, że to jest wulkan. Mamy tutaj po pierwsze gejzer i mamy skrzynkę, widzowie. Jeśli chcecie, żebym nagrał challenge, tylko wulkaniczna skrzynka, czyli ta jedna, zostawcie teraz łapy w górę i na pewno dla was coś takiego nagram. I jest jeszcze jedna rzecz, właśnie tutaj czekamy teraz na postacie. Słuchajcie, jest jeszcze jedna rzecz, która świadczy o tym, że to jest wulkan, czyli ujście. Zobaczcie, tutaj mamy to jakby wylewała się ta lawa z tej strony. Kształtem jest to też idealne, czyli w kolejnym sezonie mamy dżunglę. Dokładnie tak, widzowie, mamy dżunglę i fajnie by było, żeby to miasto już sobie poszło, dlatego że ono jest puste w środku, w sensie, nie wiem, jakoś to miasto mi nie odpowiada. Napiszcie, widzowie, co wy o tym myślicie, a my teraz czekamy na właśnie postacie. Co mamy jeszcze, widzowie? Podobno mamy powrót jakichś jeszcze starych broni, na pewno jest Junk Reef dodany, z tego co słyszałem. Zobaczmy, czy mamy jakieś tutaj SMG-ki, czy stary SMG został? Ej, został ten SMG, czyli tak to dokładnie wygląda. Zobaczmy sobie jeszcze tutaj do środka. Dobrze by było jeszcze coś znaleźć, w sensie,
Wydaje mi się, że coś jeszcze tam widziałem, że dodali, ale chyba ciężko to będzie znaleźć po prostu. Jeśli chodzi o pistol, czyli ten lock-on pistol, czyli ten pistol z autonamierzaniem, to on jest dalej w grze, ale jest on również na kreatywnym świecie, gdzie możecie go znaleźć na mojej mapie. Wszystkie moje mapy będziecie mieli w opisie. I teraz tak, widzowie, kiedy pojawiają się ci wszyscy bohaterowie? Oni powinni się pojawić właśnie przy pójściu tej strefy, czyli za 20 sekund powinniśmy dostać, przynajmniej na to liczę, że tak się stanie, za 13 sekund i będziemy, trzeba tu radio wyłączyć, będziemy mieli właśnie tych gości i każdy z nich ma inne przedmioty. Zobaczmy, czy to jest prawda. 5, 4, 3, 2, 1? I wygląda na to, że nie, że będą dopiero za minutę, więc widzimy się za chwilę. No i wygląda na to, że nareszcie mamy naszych gości i jeden zrespił się dokładnie w tym miejscu i był jeszcze jeden. W ogóle, o, czekajcie, zrespił się teraz drugi, nie wiem, widzowie, jak to działa, czy ta mapka się jakoś inaczej aktualizuje, czy o co. Ej, teraz się pojawił trzeci ziomek, o co tutaj chodzi, widzowie, nie do końca kumam właśnie, nie pamiętam, którego też gościa zebraliśmy, chyba zebraliśmy niebieskiego wcześniej, a teraz będziemy mieli tego, dobra, dzień dobry, ej, czyli ma, dobra, czyli teraz już wszystko działa, wcześniej mi nie działało, mamy nowy portal, chodzimy do niego i zobaczmy, co będziemy mieli z niego, właśnie jestem ciekaw. Czerwony miecz. I teraz pytanie, jakie... Mamy jakiś skok mocy. Czekajcie, skok w powietrzu. Czy on jest jakoś inny? Podczas bloku rzut mocą. Ej, czekajcie, czy te wszystkie miecze są dokładnie takie same? Gdzieś tutaj powinniśmy mieć jeszcze bossa swoją drogą, ale nie wiem, gdzie on jest. Czekajcie, czy da się... Ej, dobra, wydaje mi się, że... Ej, nie wiem, widzowie. Czekajcie. Dobry, o! Dobra, jest inny, czyli tam mieliśmy pchnięcie i jeszcze jest moc przyciągania, tylko z tego, co widzę, to nam ziomeczek się nie zrespił, ale to, widzowie, zostawię dla was, żebyście zobaczyli, jak, bo da się przyciągać przedmioty, ale nie, tam jest ziomek niebieski, gdzieś jeszcze był ten zielony, będziemy ich szukać po prostu, zobaczmy, jak to działa, zobaczmy po pierwsze, jak to działa, żeby tego gościa też nie zgubić. Działa to w ten sposób, że unosimy przedmioty wokół siebie do góry i rzucamy nimi. Czyli teraz pytanie, czy na przykład jak sobie tutaj damy apteczkę, załóżmy, dajmy sobie tutaj apteczkę, piszcie mity, jutro się pojawił taki odcinek właśnie z tymi mocami i zobaczmy, czy to tak zadziała. Uwaga, 3, 2, 1, go. Wygląda na to, że nie. A czekajcie, dajmy sobie tutaj jeszcze tak ściankę i pytanie, czy coś musi w ogóle być, czy te przedmioty się pojawiają znikąd? Musimy poczekać, że jak ten miecz jest opisany. Dobra. Czyli nic nowego? Ej, czyli nie musi być żadnych przedmiotów, czyli te przedmioty się to jakby respią, tak by to wyglądało. Ej, mega. Po prostu mega kozacko to działa. Chodźmy jeszcze do tego ziomeczka, tylko pytanie, czy to nie jest ten wcześniejszy? Czekajcie, jak ty się nazywasz, gościu? I tego Anakin Sky... Ej, on nie działał mi wcześniej, nie? I teraz... Ej, widzowie, ten ziomek, widzowie, jest zepsuty. Czekajcie, poczekamy na kolejną strefę. A rzućmy samochodem. Czy da się rzucić samochodem? Ej, widzowie, ale będzie mitów. To będzie kozak. Dobra, bierzemy sobie... Dobra, bum. O, choinka. O, choinka, widzowie. Idziemy domkiem. No nie, no tego to bym nie... I podwójny skok, i ślisk, i podwójny skok. Nie działa podwójny skok. Dlaczego nie działa podwójny skok? Aha. Czekajcie, raz i dwa. Nie. Czekajcie, czemu to nie działa? Dobra, zobaczmy na domek. 3, 2, 1. Bum. Okej, a zróbmy to jeszcze w domku. No, musimy poczekać 11 sekund. Zobaczmy, czy jest jeszcze coś na mapie. Czy coś się jeszcze pojawia na tej mapie? Wygląda na to, że chyba nie. No, ten wulkan tutaj będziemy na pewno go śledzić. Na pewno nic się nie będzie działo teraz, tylko bardziej pod koniec tego sezonu. No, widzowie, ten tutaj naprawdę możecie pisać w komentarzu, jaki byście chcieli zobaczyć odcinek, bo pomysłów na odcinki no jest po prostu masa. Mity, nie mity, tylko miecze. No, niesamowite, naprawdę, widzowie, to jest niesamowite. Idziemy jeszcze do tego tutaj Skywalkera, który nie działa, nie wiem dlaczego, ale on, jeden ma moc pchnięcia, drugi podnoszenia, a trzeci przyciągania, tylko tego jednego nie znam dane albo znaleźć, bo chyba mieliśmy, właściwie od tego nie mogliśmy wziąć. Dzień dobry. No i widzę, jak widzicie, być może jak weźmiecie już jeden miecz i jedną moc,
To już nie możecie zabrać kolejnej. Ale to zostawiam, widzę, dla was. Także jeśli chodzi o zmiany, to wyglądałoby na to, że jest to ich na pewno większość, ale czy wszystko tego dowiemy się w kolejnych dniach. A więc widzę, to by było na tyle. Wy wpadajcie na te filmy, zostawiajcie łapy, subskrybujcie kanał, wbijajcie na moją mapę i pamiętajcie o naszym kodzie Evela. Trzymajcie się, na razie, cześć!